Dzień dobry, dzień dobry. Tak jest. Nasz powrót pokolejkowy oznacza, że Premier League wróciła i możemy sobie w końcu, po tak długim okresie, porozmawiać, co tam ciekawego wydarzyło się na boiskach Premier League. Już nie tak dookoła, tylko stricte na boiskach. Ze mną dzisiaj fantastyczni goście. Jan Pikutowski. Witam serdecznie. Oraz Wojtek Palacz. Dzień dobry. Co zwiastuje obecność Wojtka Palacza w naszym podcaście. Ano, na pewno, jak już zresztą widzicie po tytule, dzisiaj flagowy nasz temat, temat pierwszy, czyli Arsenal. No nie dzieje się dobrze w północnym Londynie. Arsenal w tym momencie, na ten moment, zajmuje miejsce dziesiąte w tabeli, naprawdę tak źle, naprawdę bardzo dawno. Nie było w Arsenalu. Zaprosiliśmy dzisiaj Wojtka, żeby nam troszkę poopowiadał, jak to widzi swoimi oczami. No i myślę, że, że po prostu przejdziemy już do rzeczy. Moi drodzy, temat pierwszy, tak jak już powiedziałem, Arsenal. Porozmawiajmy sobie trochę o tym, jak naprawdę nisko już upadła ta drużyna, bo, bo ciężko wskazać jakikolwiek pozytywny aspekt, czy to w grze, czy to w taktyce, czy to w, też w tym, co się dzieje dookoła w Arsenalu, na przykład sytuacja z Mateo Głędozim. Wojtek, ja od razu oddam tobie, tobie głos. Jak Ty oceniasz to wszystko, co teraz się dzieje w Arsenalu? Czy myślisz, że naprawdę w tym momencie czeka nas gorzka przyszłość? Mówię nas, bo nie, nie ukrywam tego, że zarówno jak, ja, jak i Wojtek z Arsenalem sympatyzujemy i śledzimy na bieżąco. Jak Ty widzisz tą naszą przyszłość? Możesz też zahaczyć o, przy okazji na przykład okienko transferowe, czy, czy tutaj pożegnamy się z tymi głównymi gwiazdami, bo mówi się na przykład o odejściu Yanga. Czy ty to widzisz w czarnych barwach, czy może jednak widzisz gdzieś jakiś promyk i iskierkę nadziei? Miałem nadzieję, że jeśli spotkamy się po wznowieniu Premier League, to będziemy mówić, jak długo potrwa pasa Arsenalu bez porażki, jak jak fantastycznym trenerem jest Arteta. No niestety rzeczywistość okazała się tragiczna, i najpierw dostaliśmy szybkie sprowadzenie na ziemię przez Manchester City, co jeszcze można było uznać za. Całkiem normalną rzecz, to jednak Manchester City, o jakim klubie mówimy, to jednak Arsenal w ostatnich latach ma multum problemu, problemów z tym klubem. Jednak to, co wydarzyło się w Brighton, to przeszło moje najśmielsze oczekiwania, ponieważ jeśli pomoc Arsenalu, która została przetrzebiona przez kontuzję, bo widzieliśmy, jak Arsenal grał, jak miał taktykę w meczu City, gdzie to Szaka był odpowiedzialny za to, żeby rozgrywać uh, piłkę, a raczej Ułożona do niego linia pomocy była po to, żeby jakby najbardziej uwydatnić to, co Arsenal chce grać, czyli bardzo szybko doskakujący głęduzy. Um, tak w Brighton zobaczyliśmy całkowicie coś, in coś innego. Zostaliśmy Sebaiosa, który jednak, jak pamiętamy, na początku sezonu fantastycznie pokazał się z Burnley i myśleliśmy, wow, to będzie nowy Kazorla, on się będzie bawił z takimi drużynami. Tak całkowicie zawiódł. I jeśli miałbym chociażby podkreślić, jaki najbardziej mi jest zawodnik zawiódł po. Po tej przerwie to będzie właśnie chyba Hiszpan. To, co najbardziej mnie boli, to jednak chyba kontuzje, jakie się przytrafiły. Jeśli był jakiś limit PH Arsenalu do wykorzystania w tym sezonie, to wszystko się skumulowało tak naprawdę w dwóch spotkaniach. Straciliśmy cały trzon składu. Widzieliśmy, że Arteta nie chce stawiać na Luisa ani Sokratisa. Tego posłał do oboju Mariego. Marii bardzo szybko wypadł, bardzo szybko wypadł Szaka. Po czym, kiedy myśleliśmy, że już gorzej być nie może, wypada Bert Leno. Na szczęście okazuje się dzisiaj, że prognozy o tym, że do końca roku go nie zobaczymy, okazały się nietrafne i prawdopodobnie przerwa potrwa około dwóch miesięcy, co oczywiście skreśla go w kontekście tego sezonu, lecz pozostawi w portfelu Arsenalu nieco więcej pieniędzy i nie będzie trzeba kombinować zastępstwa, jak słyszeliśmy chociażby o harcie. Arsenal będzie miał bardzo dużo problemów w najbliższym czasie. To nie będą problemy, może nawet z zawodnikami, ponieważ rewolucja była brana pod uwagę. Wiadomo, że pandemia nieco pogrzyżowała plany, lecz to wszystko było w kosztach, jak można tak powiedzieć, ponieważ pewni zawodnicy odejdą, na no ich miejsce zostaną sprowadzeni inni, może niższego sortu, jednak bardziej pasujący artecie. Jednak problemem może być to. I jaka jest wizja arsenalu na przyszłość, ponieważ w tym momencie nie wiemy, czy to będą zawodnicy doświadczeni, sprowadzani, aby szybko wdrożyć młodych, czy to będą właśnie młodzi zawodnicy, czy to będą zawodnicy średniacy, którzy mogą e, dać tej drużynie coś więcej i budować się z, z tą drużyną. Chociażby widzieliśmy przy okazji Liverpoolu, kiedy e, Jurgen Klopp przychodził do klubu, że nie stawiał na największe gwiazdy i nie było żadnej pogoni Liverpoolu za nazwiskami, tylko raczej. Zbudować trzon drużyny, i w następnych latach zobaczymy rozwój ich i staną się tak jak dziś potęgą europejskiego futbolu. Mam nadzieję, że jeśli Arsenal weźmie jakąś drogę, to właśnie będzie taka, że do klubu zostaną sprowadzeni zawodnicy, którzy wyróżniają się w Europie, lecz nie są to najbardziej klasowi, ponieważ na nich ich nie stać. Poza tym, co Arsenal może zaproponować dziś. A, oczywiście, że będzie walka o Aubameyanga, żeby został. Jednak. Taka refleksja mnie nasz, naszła, czy naprawdę mamy co, cokolwiek do zaoferowania za Mayanga, ponieważ nie widzę żadnego sensu obecnie w utrzymaniu go. Patrzę na to, jak, jak, jak się rysuje przyszłość Arsenalu. Nie możemy mu powiedzieć, że spokojnie zostaniesz, będzie Liga Mistrzów i będziemy powoli budować tę drużynę. Dziś musimy drżeć o Ligę Europy, a tak naprawdę możemy śmiało powiedzieć, że Arsenal dziś nawet na nią nie zasługuje. Arsenal w tym momencie zrzucił nam środka tebeli i trzeba o tym powiedzieć głośno, ponieważ przyszłość nie zapowiada się wcale kolorowo. Trzeba, wydaje mi się, że zejść na ziemię, nowo budować swoją markę przede wszystkim w Anglii, a nie w Europie, a o tym mówiliśmy do tej pory, i pomyśleć, jakie kroki mogą nas zbliżyć do tego, żeby zaraz Everton czy Newcastle, który będzie miał nowego właściciela, żeby nie przeskoczył w Arsenalu. I zaraz, żebyśmy się nie obudzili, tak naprawdę w dole tabeli. No, ten monolog Wojtka, którego żal mi było przerywać, ma właściwie same zdania, z którymi się zgadzam, bo Arsenal cierpi na brak liderów, a z drugiej strony ta kadra jest dość stara. Brak liderów w tym sensie, że nie ma zawodnika, za którym pozostali poszliby w ogień, bo ani Auba, ani Lacazette, ani Ezil Czyli ci, których uważalibyśmy teoretycznie za najlepszych w kadrze arsenalu, no jednak nie gwarantują takiej jakości, o jakiej fani kanonierów mogliby marzyć, a o jakiej reszta zespołu chciałaby choćby pomyśleć. Też ten skład arsenalu widać, że brakuje mu głębi właśnie w środku pola, bo wszyscy zawodnicy, którzy tam występują, tak naprawdę obniżyli w ostatnim czasie noty. To tyczy się nawet takich zawodników jak Lucas Toreira czy to Genduzi, których wcześniej uważaliśmy za naprawdę dobrych piłkarzy, którzy mogą właśnie wnieść coś do, do tego stołecznego klubu, a w tym momencie raczej patrzymy na nich z takim niesmakiem. Przede wszystkim tyczy się to młodego Francuza, który coraz bardziej koncentruje na sobie uwagę fanów związaną z tym, jak on bardzo nieelegancko postępuje w niektórych sytuacjach, a nie związaną z tym, jak doskonale odbiera piłkę, czy chociażby podaje. I też Arsenal nie ma takiej klasycznej dziesiątki. To było widać w starciu z Manchesterem City, gdzie wbrew pozorom drużyna Pepa Guardioli nie zagrała idealnie. Tam było zostawionych bardzo dużo wolnych przestrzeni między środkowymi obrońcami The Citizens i można było je wykorzystać właśnie, gdyby w środku pola operowała jakaś klasyczna dziesiątka, która otwierałaby drogę do bramki swoim podaniem, a tego Arsenal ponownie nie ma. Tak samo zgodzę się z Wojtkiem, jeżeli chodzi o koncepcję budowania tego zespołu, bo tak naprawdę nie wiadomo, co Arsenal dalej czeka w ciągu następnych, załóżmy dwóch lat, bo mówi się, że właśnie w przeciągu tych dwóch najbliższych sezonów z klubu odejdzie ta trójka, o której wspominałem, czyli Lacazette, Auba i Ezil i tutaj nie ma się czemu specjalnie dziwić za Ezilem myślę, że nawet część fanów Arsenalu nie będzie specjalnie płakała, no ale z drugiej strony Trudno teraz też oferować wyroki odnośnie tego, kogo oni sprowadzą w ich miejsce, bo mówi się o tego Silvia, ale to też jest rozwiązanie tymczasowe. Nie wiem, jakich tam jeszcze konkretnych zawodników przymierza się do Arsenalu, bo temat Dajota Opamychano tak naprawdę upadł i raczej on do Arsenalu nie przyjdzie właśnie z tego względu, że Arsenal nie ma nic mu do zaoferowania, bo na pewno nie zapłacą mu bajońskiej tygodniówki. Ani też na pewno nie zagwarantują mu gry w Lidze mistrzów, co najwyżej Lidze Europy, o którą też będą musieli się bardzo mocno postarać, bo trzeba podkreślić, że Arsenal ma na ten moment tylko 40 punktów, i chociaż wiem, że to jest mocno przerysowana teza, to zakładam, że gdyby tych punktów było 35, to Arsenal w tym momencie musiałby bardzo mocno spoglądać w dół tabeli i martwić się o to, czy tam przypadkiem nie zaangażuje się w jakąś walkę o utrzymanie jakkolwiek w kontekście tego wielkiego klubu, to brzmi. Arsenal ma masę kłopotów, nie wiem jak z tego wszystkiego wyjdą, bo przyszłość nie maluje się w jakichkolwiek pozytywnych barwach. Ci zawodnicy młodzi, którzy są wprowadzani do zespołu, też oferują taką na razie dość przeciętną jakość. Nie oczekuję oczywiście, że oni będą, nie wiem, załóżmy Jadonem Sancho i jednym z najlepszych młodych piłkarzy na świecie, co za tym idzie, jednym z najlepszych zawodników w ogóle, ale to co na przykład gra Nkieta, to ja jestem troszeczkę zażanowany. I uważam też, że wystawianie go w momencie, kiedy Martinelli był zdrowym zawodnikiem, bo teraz wiemy, że Brazylijczyk dostał kontuzję, która eliminuje go z gry co najmniej do końca sezonu, to Anglik nie radził sobie na poziomie Championship i nie było szans, żeby poradził sobie w Premier League i został zweryfikowany w dwóch spotkaniach i z Manchesterem City i z Brighton, gdzie po prostu temu zespołowi nie wniósł nic. Arsenal ma wąski skład sam w sobie, ta wyjściowa jedenastka ona nie jest specjalnie mocna, a to, co się dzieje na ławce jest jeszcze gorsze. A z drugiej strony specjalnie nie mówi się o tym, że będą szaleli na rynku transferowym, bo za bardzo nie mają gotówki. Więc nie chcę tutaj ferować jakiegoś wyroku, że tak na pewno się stanie. Ale wydaje mi się, że w przyszłym sezonie Arsenal będzie musiał toczyć boje nie o Ligę Mistrzów, ale właśnie co najwyżej o Ligę Europy. I w ciągu najbliższego roku, dwóch, myślę, że będzie tak na pewno wyglądała ta sytuacja kanonierów, bo po prostu pozostałe kluby mm, starają się. Albo gonić Arsenal, bo te zespoły, które kiedyś były w dole stawki, teraz nadrabiają stratę do kanonierów. A te zespoły, które były na równi lub trochę przed Arsenalem, poszły jeszcze bardziej do przodu. Natomiast oni stoją w miejscu, i to trochę też jest spowodowane, myślę, tym późnym odejściem Węgera. Tak, gdyby ta przemiana nastąpiła szybciej, troszeczkę wcześniej, to w tym momencie Arsenal, myślę, radziłby sobie lepiej niż radzi sobie obecnie. Podsumowując nasze rozważania o Arsenalu, żeby nie przedłużać, niewykluczone, że jeszcze niedługo usiądziemy sobie z Wojtkiem i być może kimś jeszcze i, i porozmawiamy sobie nieco dłużej o tej całej sytuacji, która dzieje się w Arsenalu, bo niewątpliwie jest to bardzo ciekawe i. No, i niestety dla, dla kibiców bardzo smutne, ale tak podsumowując, każdy, każdy z kibiców będzie musiał się teraz uzbroić w niemałą cierpliwość, bo, bo nastały po prostu trudne czasy. Nie, nie, nie możemy się, nie, czas skończyć się oszukiwać. Tak jak powiedział Janek. Arsenal będzie teraz toczył boje o Ligę Europy, i to wcale nie będzie powiedziane, że to będzie gwarantowane, tylko właśnie będzie toczył boje, bo łatwo wcale nie będzie. Możemy chyba liczyć tylko na jakiś błysk młodych gwiazd, i że naprawdę tutaj te wszystkie trybiki zaskoczą, bo, bo ciężko będzie jakiś cud. Także, także myślę, że przy tym temacie Arsenalu na razie postawimy kropkę. Niewykluczone, że jeszcze rozwiniemy to w najbliższym. Czasie panowie, dość o Arsenalu. Przejdźmy może do tego, co miało być najciekawsze, a może nie do końca wcale takim było. Mianowicie derby Liverpoolu. No, straszne nudy. Tak prywatnie uważam, że był to mecz bardzo, bardzo nudny i wymagał od nas naprawdę dużego skupienia. Janek, myślę, że Ty będziesz miał tutaj coś do powiedzenia. Ja trochę nadprowadzę Cię na to, co najbardziej chciałbym od Ciebie usłyszeć. Everton mógł to spotkanie niewątpliwie wygrać i, i chciałem Cię spytać, co było, co było tego powodem? Czy to nieobecność Salaha wpływa aż tak bardzo na Liverpool? Czy o co tutaj chodzi? Może jednak ta przerwa wpłynęła na Liverpool dosyć negatywnie, a może chodzi o to, że przypieczętowanie tego mistrzostwa to już dla nich taka formalność, że powoli, powoli im się nie chce i, um, i zaraz klop ruszy tą szatnię, w następnych spotkaniach zdeklasują swojego rywala. Jak ty to widzisz? To znaczy, ja jestem ci bardzo wdzięczny za te pomocnicze pytania, bo be, bez nich pewnie o tym meczu nie powiedziałbym nic, gdyż ten mecz w gruncie rzeczy reprezentował osobą właśnie nic. No, to spotkanie, w którym nie wydarzyło się kompletnie nic wartego uwagi, poza tym jednym strzałem, który został umieszczony na słupku zamiast w siatce Liverpoolu i to tylko uratowało Derec przed przegraną. Tak naprawdę trudno mi powiedzieć, co sprawiło, że Liverpool zagrał tak słabo, bo ten mecz był rozgrywany w takim naprawdę zwolnionym tempie. I to głównie mówię o zespole Jurgena Kloppa, bo Everton akurat do tego już nas zdążył przyzwyczaić, że oni niekoniecznie w każdym spotkaniu, w szczególności pod wodzą Karlo go szalają i biegają za zawodnikiem. Ale no, że Liverpool będzie grał tak nastojąco, to się nie spodziewałem. Oczywiście braki kadrowe, m.in. to, że nie było Robertsona spowodował, że Liverpool nie był tak dynamiczny z lewej strony, bo James Milner, który zresztą doznał urazu, no musiał zejść z boiska, a też nie jest tak dobrze wprawiony w tych takich ofensywnych akcjach, już w szczególności w tym wieku, jak właśnie Szkod, więc Liverpool ucierpiał z tej strony, brak Momo Salaha, zanim z niego grał Minamino, według mnie z kolejnego słaby mecz, część fanów Liverpoolu wiem, że się z tym nie zgadza i chwaliła Japończyka, ok, ale według mnie nie zrobił nic, co przekonałoby mnie do tego. Żadnej wykreowanej dużej sytuacji, żadnego oddanego celnego strzału, kilka spoko dryblingów i parę podań celnych, ale tak naprawdę nic, co sprawiłoby, że zapamiętałbym jego występ w jakichś takich bardzo pozytywnych yy, aspektach. Generalnie cały Liverpool na minus, poza takimi wyjątkami jak trend Alexander Arnold, który regularnie na tej prawej stronie sobie hasał do przodu i wcale tak źle nie zabezpieczał prawej strony. Yy, Obrony, oczywiście, co, na co zasługuje na uwagę, no ale odbiór całego meczu mam mega negatywny. Nie liczyłem na kolejną strzelaninę w stylu 5 do 2 ale liczyłem na jakikolwiek przyjemny mecz, bo to zresztą był chyba naj, najbardziej oglądany mecz w tej kolejce. No, na tym nie zasłużył na pewno, bo podejrzewam, że te 5 milionów Brytyjczyków, które oglądało to spotkanie, to około 4,5 w trakcie albo zasnęło, albo wyłączyło. Naprawdę trudno się na to patrzyło. I jest mi troszeczkę szkoda, bo te derby Liverpoolu i z United i z zawartonem zwykle naznaczone są takimi wynikami w stylu 0-0, co najwyżej 1-1. Natomiast kiedy Arsenal gra z Tottenhamem, to tych bramek najczęściej pada więcej. I jest na co popatrzeć, nawet jeżeli ten mecz. Mm, niespecjalnie mi tak kibicosko powinien interesować jak ten właśnie Liverpoolu jest jeszcze ta kwestia o której wspominałeś odnośnie Mistrzostwa Anglii ono jest teoretycznie zagwarantowane, istnieje prawdopodobnie jakiś promil, że Liverpool ten tytuł straci oczywiście w ten promil nie chcę nawet wierzyć i myślę, że coś takiego się stanie, aczkolwiek z drugiej strony nie spodziewam się cudów i fajerwerków w spotkaniu z Crystal Palace raczej meczu spokojnego, raczej meczu wyważonego, w którym też nie padnie dużo bramek Liverpool całym sezonem jest zmęczony i widać, że piłkarze w Anglii mają spory problem z powrotem do gry, na co już tam nam Tomek pan zwrócił uwagę, że kontuzji mnoży się tak naprawdę co nie miara, i każdy zespół zmaga się teraz z jakimiś urazami swoich zawodników, dotyka to też Liverpool. Podejrzewam, że oni nie będą chcieli przeciążać kolejnych graczy. I w gruncie rzeczy dobrze, że ten sezon tak naprawdę zaraz się kończy, bo gdyby Liverpool w tym obecnym składzie, i tym jak oni obecnie wyglądają, musiał rozgrywać załóżmy 12 kolejek to sytuacja wyglądałaby podejrzewam znacznie dla nich ciężej w tym momencie jestem pewny, że uda się dowieść to, tę 20 punktową przewagę do końca i Liverpool może tak naprawdę zostać mistrzem Anglii już w czwartek jeżeli Manchester City nie wygra z Chelsea, a Liverpool wygra z Crystal Palace no ale o tym ewentualnie będę Wam rozmawiał właśnie w czwartek bo do tego dnia muszę się z tymi wyrokami wstrzymać, chociaż mam nadzieję, że to nastąpi już jak najszybciej. A z drugiej strony, mam z tego głowy fakt, że wcale tak się stać nie musi i trzeba będzie to odkładać może nawet za dwa tygodnie. Manchester City z, z Chelsea może mieć akurat problem, chociaż trudno mówić, że Manchester City może mieć z kimkolwiek problem, bo patrząc na to, jak oni wrócili po pandemii. To, to ciężko jest się do jakiejkolwiek wręcz rzeczy zarzucić. No niestety, ale Aguero z kontuzją to taka jedyna rzecz, która może ewentualnie przeszkodzić, ale wiemy, że zmienników akurat tam nie brakuje. Dobrze, panowie, dość o Liverpoolu i Evertonie, bo tak jak Janek powiedział, za wiele dobrych rzeczy, powiedzenia o tym meczu to nie mamy. Inny mecz, Manchester United to Tenham. Tam też remis, ale jednak padły te bramki i takie jedno proste pytanie mam do Was, panowie. Która drużyna podobała Wam się bardziej w tym spotkaniu? Ja tutaj mogę skontrować trochę Twoje słowa, Jonasz. Ponieważ powiedziałeś, że Manchester City nie miałby z nikim tak naprawdę teraz problemu, to ja uważam, że właśnie miałby z Manchesterem United. Uważam, że w meczu z Tottenhamem United pokazało się naprawdę z fantastycznej strony, mimo naprawdę dziurawej defensywy, ale w środku pola, co i w ataku, co było w ostatnich sezonach sporym problemem United widzieliśmy fantastyczne czerwone diabły, którzy wyglądali fantastycznie po tej przerwie. To był, to był mecz, który w tamtej kolejce już minionej mówiliśmy, że różne mogą mieć problem z adaptacją po tak długiej przerwie i z tym, jak będą e, grać piłkę. Tak United wcale nie wyglądało, jakby miało tę przerwę. Grali bardzo składnie, te akcje miały sens i według mnie zdominowali Tottenham. Tottenham e, raczej wyglądał jak chłopcy we mgle, którzy co jakiś czas się przebudzili i stworzyli zagrożenie, ale tak jak wspominałem, większym zagrożeniem dla United była ich własna defensywa niż atakujący Tottenhamu. Z drugiej strony widzieliśmy akcje, które były z pomysłem. Znowu widzieliśmy Bruno Fernandesza, który wyglądał świetnie i potwierdził, że on po prostu w Premier League czuje się fantastycznie i to nie był przypadek, że akurat widzieliśmy go w formie przed pandemią. Gdybym tak, na, tak naprawdę chciałbym, żeby Arsenal wszedł w, w dalszą część tego sezonu, tak jak United. United wyglądało na drużynę, która może jeszcze naprawdę powalczyć o coś więcej niż a, o wyścig, tak naprawdę, na ostatnie miejsce na podium. No to nie ja w takim razie powiem szczerze, że mnie bardziej spodobał się e, Tottenham w tym spotkaniu. Głównie przez to, jaki plan realizowali, no właśnie przez większość. Meczu. W gruncie rzeczy odcinali mętę strony do jakichś klarownych sytuacji. Zmieniło się to właściwie w dwóch momentach. Kiedy to e, strzał Rashforda obronił Ugoloris i kiedy to strzał Marciala obronił Ugoloris. Zresztą ta interwencja po strzele Francuza naprawdę była światowej klasy i za co się należą e, Francuzowi skądinąd brawa, bo nieczęsto go w tym sezonie chwaliliśmy. No ale ja muszę przyznać, że ten mecz był. Przeznaczony na zabicie przez Jose Mourinho. I to miał jasno sprecyzowany plan na ten mecz, i ten plan polegał na tym, żeby jak najszybciej strzelić bramkę, wykorzystywać luki między obrońcami Manchester United, które wynikają nie tyle z błędów taktycznych oleguna Narasurskiego, a z tego, że zawodnicy Manchester United mają tendencję do pozostawiania tych luk. No i właśnie w tym wypadku mieliśmy tego najdobitniejszy przykład, kiedy Bergwine po prostu przebiegł między liniami i strzelił bramkę. Swoją drogą po błędzie Dawida De Gea. I o tym mm, zapominać nie można, ale myślę, że Manchester, mimo w tym meczu, dużo szczęścia, że go po prostu nie przegrał. Z, drugiej, z jednej strony no, oni ten mecz kontrolowali, mniej więcej posiadania piłki, stworzyli sobie też podejrzewam więcej klarownych sytuacji niż Spurs, a z drugiej nie mieli te właśnie takiego. Mm, Punkt, no, kropki nad i, która potwierdziłaby, że oni w tym meczu faktycznie przez większość czasu dominowali. To ten hamiał taki typowy styl José Mourinho i tutaj nie mam nic do zarzucenia. Natomiast Manchester United musiał się mocno postarać, ale mnie generalnie zdziwiła pozycja ligowa Spurs. Ja nie sądziłem, że oni mają obecnie mm, aż 9 punktów straty do, do Chelsea, bo to jest 42 punkty w stosunku do 51, tak naprawdę mogą się pożegnać z myślami o lidze mistrzów, o ile to Manchester City będzie w niej grał, bo w tym wypadku do miejsca czwartego zwyczajnie się nie doczłapią. No i pozostanie im prawdopodobnie co najwyżej Liga Europy, o którą też będą musieli walczyć. A jak ta walka się nie zakoń... jak ta walka się zakończy, to nie wiadomo, chociaż znowu Spurs mają naprawdę prosty kalendarz. Oni teraz będą właściwie to już grali, bo ten podcast będzie puszczany po meczu West Hamu z Tottenhamem, więc Tottenham ma prosty kalendarz, ale należy też pamiętać o tym, że Hurricane nie miał kontaktu z piłką w polu karnym, a to jest ta najważniejsza broń z Persji, tutaj nie ma co się oszukiwać, więc będą musieli liczyć na jego odblokowanie. Co się Manchester United tyczy, w miarę wyglądała ta współpraca Bruno Fernandesza i Pola Pogby w środku pola. Głównie z tego względu, że Francuz, nawet jeżeli czasami nie wracał do defensywy i musiał go asekurować od Galo, który wszedł albo w tym samym momencie, albo zaraz w takim krótkim odstępie czasu co Francuz, właśnie on wracał do defensywy, a Paul Pogba zostawał z przodu, co czasami komicznie wyglądało, ale pola Pogba wyróżniało to, że on potrafił zagrać raz czy dwa piłkę na tyle dobrze, że United miało z tego świetną sytuację. Wywalczył to też rzut karny, więc trudno go tutaj specjalnie za ten mecz winić, no a Bruno Fernandes wydaje się być klasą samą w sobie i o ile nie byłem przekonany przed tym transferem właśnie do Portugalczyka, tak w tym momencie muszę przyklasnąć, bo to się wydaje być piłkarz klasy światowej. Tak właściwie dla nas dobrze się stało, że, że do końca tego sezonu będziemy mieli szansę właśnie oglądać Pogba i Bruno Fernandesza w duecie. Mnie ten duet naprawdę bardzo ciekawi i myślę, że to może być trochę przebudzenie Francuza i, i ten Manchester United może zyskać naprawdę nowe, bardzo ciekawe oblicze. Ale też jeżeli chodzi o Tottenham, no powiedzmy, że José Mourinho w końcu ma do dyspozycji cały, cały swój skład ofensywny zawodników: Hurricane, Son, Dele Ali, Lamela Bergwijn, i Lukas są do jego dyspozycji, także tutaj naprawdę można już ciekawie kombinować, i to ten ham również może coraz, coraz lepiej wyglądać. No dobrze, panowie, jeszcze taka, taki ostatni punkt, jeżeli chodzi o, o to, co zdarzyło się na boiskach Premier League w tej kolejce, mianowicie mecz, który. Powiedzieć można, że zaskoczył? Myślę, że, że można tak powiedzieć. No bo jednak Newcastle wygrywa z Sheffield. Igan, czerwona kartka, to były powiedzmy sobie, że. Jeden z punktów, kiedy, kiedy z Sheffield zaczęły się kłopoty. I takie krótkie dwa pytania, już abstrahując od, od samego meczu i jego przebiegu, o tym rozmawiać nie będziemy. Chciałem porozmawiać trochę o Lintonie i o tym, co wy sądzicie o tym piłkarzu. Wiemy, że bardzo, naprawdę bardzo, bardzo długo kibice Newcastle musieli czekać na to, żeby w ogóle strzelił w Premier League swojego drugiego gola. Dopiero dwa gole strzelił ten zawodnik. Bardzo długo tutaj musieliśmy na to czekać i wyczekiwać i czy to jest napastnik, który, który gdzieś spełnia te oczekiwania. Myślę, że to pytanie jest akurat proste, ale co w takim razie z tym faktem zrobić? Czy wy macie jakiś pomysł, co Newcastle mogłoby zrobić? A zaraz za to zadam już drugie pytanie. Co Newcastle powinno zrobić ze Stevenem Bruce'em? Wiemy, że wokół Newcastle teraz jest dosyć głośno, bo ma być zmiana właścicieli. No, ale dlaczego zmieniać coś, co działa dosyć dobrze? No, ja rozumiem, że oni tam będą celować w jak najwyższe cele. Ale to co na razie Steve Bruce i Newcastle osiągają jest jak najbardziej miarodajne względem tego na co ich stać, tak uważam. I co sądzicie o tych dwóch punktach Newcastle, Joelinton i Steve Bruce? Jaka będzie ich przyszłość? No jeżeli chodzi o Joelintona, to myślę, że to jest piłkarz, który w ostatnim czasie zasłużył na miano takiego, o którym możemy powiedzieć, że cena była zupełnie nieproporcjonalna do jakości prezentowanej na boisku. Ja sobie w ostatnich sezonach na boiskach Premier League nie przypominam takiego gagatka jak właśnie Joel Linton, który by grał tak słabo, zapłacą za niego tak duże pieniądze. Bo okej, okay, są zawodnicy, którzy są nazywani defensywnymi napastnikami, którzy mają troszeczkę inne zada zadania niż tylko strzelanie 20 bramek w sezonie. Załóżmy Olivier Giroud na mistrzostwo Świata zero bramek, ok, wszystko w porządku, ale to jest jednak troszeczkę inna kwestia niż Joelinton, który strzelił dwie bramki w Premier League, a gra w Newcastle, w zespole, który jednak bardzo dużo centruje, a chłop postawny, wysoki, powinien się w tym odnajdywać, a tymczasem to defensorzy z Rock tak naprawdę ratują ten zespół i to oni strzelili chyba nawet ponad połowę bramek, więc to pokazuje jak nieskuteczny jest Brazylijczyk i nad nim się też chyba nie ma specjalnie co pastwić, on po prostu do tego zespołu nie pasuje, on do tego zespołu się yy, nie wczuł, Steve Bruce nie ma do końca na niego pomysłu, chociaż regularnie go wystawia, bo obawiam się, że mimo wszystko, że Linton jest napastnikiem, który... Z jednej strony nie pasuje do tego systemu, a z drugiej do tego systemu pasuje najbardziej ze wszystkich, których Steve Bruce ma, bo potrzebuje takiej ściany, w którą można czasami kopnąć piłką, żeby ta piłka oddaliła się od zagrożonej strefy. Na, akurat w tej roli Jolinton się sprawdza. Natomiast to jest zawodnik nieoferujący wiele więcej i podejrzewam, że jeżeli dojdzie do tego przejęcia klubu przez tych e, wschodnich inwestorów, to na pewno Jolinton się z klubem pożegna, jeżeli Newcastle odzyska 50% zapłaconych przez niego przez siebie pieniędzy właśnie z za tego zawodnika, to musi być w siódmym niebie. Wiemy też, że to przejęcie będzie prawdopodobnie powiązane z tym, że z pracy odejdzie Steve Bruce, chociaż to jest pewien paradoks, że, że trener, który utrzymał naprawdę bardzo przeciętny skład w Lidze, ma także wyższy procent zwycięstw niż Rafał Benitez, w tym momencie ma najbardziej zagrożoną posadę w Premier League no ale wiemy, że ci właściciele będą celowali właśnie w inne cele jakie piękne masło maślane mi wyszło będą przymierzali w nieco wyższe, wyższe lokaty niż walka o utrzymanie no i to będzie raczej nierozerwalnie połączone z odejściem Steve'a Bruce'a bo to nie jest trener, który może mieć na tyle nowatorski pomysł żeby zaproponować coś, co sprawi, że Newcastle będzie walczyło o europejskie puchary o w ten sposób to, że Szanowi Dajszowi się udało w jakiś, w jakiś nie wiadomo jak dokonać tego z Berni i wepchnąć ich do eliminacji Ligi Europy, to myślę, że to była pewnego rodzaju anomalia i takie coś by nie miało szans na powtórkę. Tym bardziej, że Premier League ponownie to powtórze robi się coraz bardziej konkurencyjna. Obawiam się, że to będzie oznaczało zwolnienie Steve'a Bruce'a, do którego muszę przyznać, nabrałem pewnej sympatii właśnie przez tą przygodę z Newcastle i to, że on sobie poradził nawet troszeczkę lepiej niż. Rafa Benitez, ale jednocześnie specjalnie płakać po nim nie będę, tym bardziej jeżeli dojdzie do zatrudnienia jakiegoś poważniejszego trenera, jak na przykład Maurizio Pochettino. Ja mam wrażenie, że w Premier League doszło do dwóch transferów, które tak naprawdę nie pasują do drużyn, do których trafili. Mowa tutaj właśnie o Jermitonie w Newcastle, ale że w West Hamie. Tak, tak naprawdę mam wrażenie, że to są profile zawodników, które pasują odwrotnie. I taki aler w Newcastle wyglądałby świetnie pod, pod taktyką Steve'a Bruce'a, ale, ale trzeba się zgodzić z Jankiem, że a, tak naprawdę Newcastle obecnie gra a, na przetrzymanie i w następnym sezonie zobaczymy całkowicie nowy klub, z nowym trenerem, z nowymi zawodnikami, a co, na, co najważniejsze, z nowymi celami, ponieważ a, powoli możemy już odchodzić od srok, które walczą utrzymanie, chcą, chcą każde miejsce Wyżej wywalczyć, a będziemy widzieć drużynę bijącą się Europę. I mam nadzieję, że to będzie kolejna drużyna, która gra bardzo ładnie w piłkę. Oczywiście w takiej drużynie raczej, jeżeli to na zabraknie. Chociaż nie zdziwiłbym się, gdyby został zostawiony na ławce jako taki as w rękawie. I wydaje mi się, że jeśli dopasujemy w Newcastle do niego zawodników, którzy będą nieco bardziej kreatywni. To jeszcze szeroki mogą mieć trochę z niego pożytku. Oczywiście to nie będzie gracz topu, lecz wydaje mi się, że on jeszcze nie pokazał tyle, ile potrafi, że to był jest ciężki sezon, również przerwany przez pandemię i zawodnicy, którzy dopiero przyszli do Premier League, będą mieli nieco trudniejszą adaptację, ale nie skreślałbym go jeszcze pod względem nowego sezonu i może nas wszystkich pozytywnie zaskoczyć. Pan Wojciech, oczywiście dużo wiary jak na kibica Arsenalu przystało. Dobrze, panowie, ja myślę, że już skończymy tutaj tą taką fazę rozmawiania o tym, co na boisku i przeniesiemy się na boiska iście wirtualne, mianowicie ostatni punkt naszego programu, czyli coś, czego dawno nie było, coś, o czym niektórzy jeszcze niedawno zapomnieli już po prostu, czyli fantazy Premier League twojego składu, bo... Bo mam się czym pochwalić, moi drodzy. Tak jest. Jonasz Zasowski ma się czym pochwalić w Fantazy Premier League. 126 punktów na moim koncie i to z Martinellim w składzie oraz Iganem, który który miał czerwoną kartkę i zaliczył tylko trzy punkty. Już tłumaczę, dlaczego taki duży wynik. Oczywiście zagrany bench boost z tego bench boosta Leno, Saka i Lascelles mi zapunktowali. Zresztą każdy mi właściwie zapunktował, nie liczący Martinele, Lego, który również na ławce. W składzie na pewno gwiazdy Manchesteru City, czyli Mares, De Bruyne i Aguero na kapitanie. Kapitana mogłem wybrać nieco lepiej, ale i tak nie narzekam. W składzie jeszcze Bruno Fernandes, Alexander Arnold, Saiz, Jimenez, Lundstram. I Henderson, także naprawdę trafiłem prawie że ze wszystkimi. No tutaj Grilisz troszeczkę też mało zapunktował, ale jestem absolutnie zadowolony. Jest to mój rekord, i, i tym czym mogę się pochwalić ci, którzy śledzą nasze podcasty od samego początku, to że zbliżyłem się w tabeli do Janka. Tak jest, brakuje mi tu już nieco ponad 30 punktów, dlatego Janek, broń się i mów co u Ciebie znaczy ja w normalnych warunkach byłbym załamany, gdybym usłyszał, że masz 20 punktów więcej ode mnie właściwie 18, no ale w każdym razie byłbym mocno wkurzony, a teraz nie jestem, gdyż sam tych punktów miałem 108, więc według mnie bardzo przyzwoity wynik tym bardziej, że zagrałem boosta, ale tym bardziej z tego względu że jeden zawodnik z tego benchboosta mi w ogóle nie nabił choćby jednego punktu, a był to Gabriel Martinelli z Arsenalu, nie wiem czy kojarzycie takiego piłkarza i taki klub no ale Brazylijczyk jakimś sposobem nie wbiegł choćby na minutę w tych dwóch spotkaniach, które kanonierzy mieli do rozegrania i popsuł mi szyki. Ale narzekać nie będę, bo zapunktował mi właśnie bardzo ładnie Kevin De Bruyne, to rzecz oczywista, ale też Sergio Aguero czy Dean Henderson na bramce. Muszę się też pochwalić, że miałem nosa co do Pedro Neto z Wolverhampton. Miałem tego zawodnika od początku w swoim składzie, czyli od początku tej przerwy po pandemii, oczywiście, w swoim składzie. Spodziewając się, że on będzie grał w wyjściowym składzie Wolverhampton, tak się nie stało. Wszedł z ławki, ale strzelił prześlicznego gola i nabił 6 punktów, z których jestem chyba nawet bardziej zadowolony niż z 9 Bruno Fernandesza. Także 108 punktów nie narzekam ale jednocześnie wiem, że będę musiał bardzo mocno bronić się przed nadciągającym Jonaszem. Uf. Wojtek, a, a jak u ciebie? Ja natomiast zaliczyłem kolejkę bardzo podobną do Arsenalu, <laughs> czyli nic, punktów? żadnych pozytywów nie mogę z tego wyciągnąć. Widzimy tutaj oba Majanga na kapitanie, gdzie jest 8 punktów, a rekordistą jest De Bruyne z 15, a reszta to jest takie stabilne 3, 2, 4 punkty. I niechlubne 55 w kolejce, i nikomu nie życzę, żeby zbliżył się do mnie w rankingu, czyli zaszczytnego, ostatniego miejsca. Wojtek, następny sezon będzie twój tego możemy się trzymać, wiecie co panowie, ja teraz tak trochę chyba obronię tego Lego, bo teraz trochę połączyłem wątki być może on nie wszedł na boisko, bo po prostu narzekał na jakiś uraz i on dopiero dzisiaj na treningu um, dopiero to odczuł i, i, i wszystko pękło, ja oczywiście to jest, to jest mój domysł, który po prostu pomyślałem o tym dopiero teraz, kiedy rozmawiamy o tym fantazy ale być może istnieje taka szansa, bo dużo ludzi zastanawiało się dlaczego um, dlaczego po prostu nie wszedł ani razu na boisku, w, um, ani w spotkaniu z city ani w spotkaniu z Brighton być może to była jakaś może to jest jakaś odpowiedź na to pytanie. Dobra, panowie, my już kończymy. Bardzo serdecznie wam dziękuję. Ze mną był Jan Piekutowski. Dziękuję bardzo również oraz Wojtek Palacz. Dziękuję bardzo. Pamiętajcie by subskrybować nasz kanał oraz śledzić nas na Twitterze. Odsyłam na Twittery obu panów oraz na Twitter swój. No i nie pozostaje mi nic innego jak zaprosić na nasze kolejne materiały i oczywiście do usłyszenia.